Нихуя себе! Nichuja siebie! Kiedy biegliśmy do miejsca wybuchu, usłyszeliśmy jak gdyby odgłosy wystrzałów. W tym czasie, gdy biegliśmy w stronę samolotu, usłyszeliśmy odgłos czterech głośnych wybuchów podobnych do wystrzałów z broni palnej. Usłyszałam echo czterech głośnych, lekkich wybuchów podobnych do odgłosu wystrzałów. Biegłem pomóc ludziom. To przecież katastrofa lotnicza. Co tam mogło być? Nikt inny nie pobiegł. Może ludzie tak z natury, gdy samolot upada, to wszyscy tylko patrzą. Milicja była tam na miejscu. Wszyscy przyjechali. Ja jeszcze spytałem milicjanta, gdy już wyłączyłem telefon, czy im niepotrzebna pomoc, ale on pokręcił głową, jego oczy były takie... Pytam, czy to pasażerski samolot? On tak głową pokiwał, a w oczach miał przerażenie. Wtedy powiedziałem, dobra chłopaki, lepiej stąd chodźmy. Wziąłem sprzęt, ubrałem się, bo byłem w stroju niekompletnym, no i biegiem. Polski samolot przecież. Уйдите отсюда, не снимайте ничего. Это мое дело, это моя работа, я репортер. Работа. Да, 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 Это
to moja robota, ja to polskie, u mnie akredytacja. Proszę, proszę, panie, panie, proszę. Nie rejestr, panie, zakrywajcie, pozdrawiam. Tata, wziąłem zapiszony, tata nie nadnie, co jest, to nasz polski samolot. Nie, nie. Nie, jest akredytacja. Kamerę. Daj to, daj mi roz, tutaj. Widzicie, u mnie akredytacja. Никакой akredytacji, kamerę сюда. Федеральная служба охраны, камера. Это мой польский самолет. Вернем. Камеру отдайте. Зачем вам нужна камера? Затем. Сумку. Вот польской стороне и вернем посольство. Снимай. Снимай. Я его за территорию увожу. На выход. Не надо на кассету. Давай, все, давай. Посольство, посольство. W tej grupie, która w pewnym sensie, mam powiedzieć, mnie zatrzymała, był polski, nazwijmy to, dyplomata, bo trudno im powiedzieć, kto to był, bo akurat nie przedstawił się. Jeden z tych funkcjonariuszy zapytał, mówię, że jestem z polskiej telewizji, mam akredytację i tak dalej, i tak dalej. No bo mówią, że żadna akredytacja tutaj jest nieważna i jeden z tych Rosjan zapytał się tego, nazwijmy dyplomaty, czy kto to jest, czy pan go zna. On mówi, nie znam tego człowieka, proszę go aresztować, zabrać mu i zniszczyć sprzęt. Jak powiedziałem, wszyscy poszli, zobaczyli to, mówię, pójdę, zobaczę, może tam ktoś przeżył. Kto to wyżył? Stąd do miejsca katastrofy, no ile? 200 metrów pewnie. Widać było normalnie. Jeszcze taki jeden przyszedł. Widziałem go później w telewizji. On zobaczył, co się stało przez okno hotelu. I z amatorską kamerą przyszedł i filmował. Tam go widać. Aż tu OMON-owcy podbiegają. Po łbie ktoś mu dał, zwalił z nóg. Odebrał kamerę. Pomyślałem, dobrze, że to nie mnie gonią i zawróciłem do garażu. A pan widział ten moment, kiedy mu zabrano kamerę? Nie sfilmowałem. Interesujący to był moment, ale nie nagrałem. No porugaj się, porugaj. Прокуратуре to все посмотрит. Ну еще раз. Покиньте место происшествия. О, вежливый стал. На, вы заговорил. Wsadzają do tego gazika, wywożą z tego miejsca zdarzenia. No to na pewno nie zawiozą mnie na lody, tylko na pewno coś z tego będzie przecież, no, takiego mało sympatycznego. Siedząc w tym gaziku, podszedł funkcjonariusz FSB. Pyta się, mówisz po rosyjsku? Mówię. Masz żonę? Mam. No to szybko jej nie zobaczysz. No to wtedy, no to na pewno zrobiło mi się ciepło. Zginęli ludzie, którzy byli jak gdyby na czele tego państwa i państwo się o nie nie upomina. I to jest, to znaczy, że tego państwa właściwie nie ma. To znaczy, nie ma rządu, bo ten rząd jaki jest? Zastępca gubernatora osobiście mi powiedział, że to wina lotczyka, lotczyk Gieroj, że robił 4 podejścia, że tam dostał informację, że ma odchodzić na lotnisko zapasowe albo do Moskwy, albo do Witebska. No ale on jeszcze próbował i się rozbił. Thank you.
wywożone z lotniska starymi rosyjskimi ciężarówkami, takimi budowlanymi. I na nie były wkładane tam trumny i one były tak wywożone. Był ambasador Bar, byli inni przedstawiciele. Nie widziałem, żeby ktoś tam protestował w związku z taką sytuacją. Była taka sytuacja, że w pewnym momencie chcieli zabrać zwłoki naszego prezydenta Rzeczypospolitej również do Moskwy. Gwałtowna reakcja dwóch przedstawicieli Boru, którzy powiedzieli, że nie oddadzą tych zwłok, że my będziemy czekać, aż przyjedzie premier Tusk, premier Kaczyński i że czekamy aż na ich przyjazd. Borowicy poprosili nas, żebyśmy ich wspomogli i pomogli im przy ciele prezydenta, żebyśmy stali i zagrodzili od Rosjan i żebyśmy bronili go ciała prezydenta. I to się udało, ponieważ odstąpili Rosjanie od tego zamiaru. I ilu was było przy ciele prezydenta? Oprócz oficerów BOR, no to jeszcze 5-6 osób z kancelarii prezydenta. Były takie próby psychologiczne wystraszenia, ponieważ w pewnym momencie zgasło światło, z tych lampionów wyłączono. Także zrobiło się ciemno, nic nie było widać. Jak zgasło światło, to wiadomo, że przychodzą najczarniejsze myśli, tak? Że jak przy takiej katastrofie, że również możemy my zginąć. No, tak. Takie były myśli nasze. Kiedy siedzieliśmy, staliśmy na lotnisku przy zwłokach, no to no czekaliśmy, aż przyjedzie ta delegacja polska, premiera Kaczyńskiego, premiera Tuska i że oficjalnie już służby rządowe no, pomogą nam rozwiązać tą sytuację, będą przygotowane, jak postąpić, jakie są procedury. No i trochę nas odciążą, może tak powiem, w tej sytuacji. Jednak premier Tusk z całą obsługą, z rzecznikiem rządów, Grasiem, czy z szefem kancelarii